Cześć, z tej strony Tom Gac. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak utrzymać szczęśliwy związek, aby właśnie on trwał miesiące, lata, dekady, a nawet całe życie w oparciu o wymagania, w oparciu o inwestowanie jednej, jak i drugiej strony, czyli jak nauczyć się wymagać od kobiety, żeby po prostu ona też od siebie coś dawała, a tym samym się po prostu będzie zakochiwać. No to sobie zaczynamy, tylko zanim przejdziemy dalej, jeśli chcesz być z materiałami na bieżąco, zasubskrybuj kanał oraz daj dzwoneczek. Jeśli chcesz czegoś więcej niż to, co daję na YouTubie, możesz pobrać bezpłatny kurs. Interesują sobą i pobierając ten kurs zapisujesz się automatycznie na mój mega wartościowy ponad 3-studniowy newsletter, gdzie jest wiedza, której nie udostępniam nigdzie indziej, wiedza premium. Jest to zajebiste dopełnienie do tego, co daję po prostu tutaj na YouTubie całkowicie bezpłatnie, więc jeśli chcesz czegoś więcej, to możesz właśnie pobrać ten bezpłatny kurs i nie dość, że masz kurs, to masz jeszcze ponad 3-studniowy newsletter z wiedzą premium. Wystarczy tylko wejść w opisie poniżej, podać po prostu maila, ja na tego maila Ci wyślę ten kurs i tym samym automatycznie zapisujesz się też na mój newsletter. Zapraszam Cię też do grupy wsparcia na Facebooku, gdzie możesz dołączyć zupełnie bezpłatnie, tam buduję społeczność mężczyzn, którzy się nawzajem wspierają, pomagają sobie, zapraszam na webinary, organizuję różne promocje, udostępniam również materiały premium i tak dalej, więc tam Cię również bardzo serdecznie zapraszam, a teraz sobie przechodzimy dalej do odcinka. Widzisz, problem wielu facetów polega na tym, że kiedy się już zakochają w dziewczynie, tak, w ogóle faceci mają ten problem, że bardzo często się, znaczy zawsze tak jest, że dużo szybciej się zakochują w dziewczynie. Tak naprawdę facetowi wystarczą 2-3 spotkania i już jest zauroczony dziewczyną, a 5-6 spotkań i już jest zakochany w dziewczynie wręcz, nie? I to jest coś, co bardzo wielu facetów wpędza w błąd, w nieudane relacje, tak? Wprowadza ich w to, że dziewczyna traci nimi automatycznie zainteresowanie. Okej, dobra, ale nawet jeśli nie, załóżmy, że spotykasz się z dziewczyną już jakiś tam dłuższy czas, czy nawet krótsze, to bardzo często faceci popełniają ten błąd, że dają od siebie zbyt wiele, dają od siebie za dużo niż w ogóle dostają, tak? Czyli na przykład, załóżmy, że dziewczyna mieszka w innym kraju czy w innym mieście i ty na przykład jeździsz do niej co weekend, cały czas do niej jeździsz ty, przysyłasz jej jakieś, nie wiem, kwiatki, czekoladki, tak? Albo na przykład właśnie pracuje, to ty jej codziennie albo raz na tydzień przysyłasz jej do pracy kwiaty, przysyłasz jej do pracy, nie wiem, jakieś czekoladki, co tydzień ją gdzieś zabierasz, organizujesz fajne randki i tak dalej. I oczywiście, nie ma w tym nic złego, żebyś to robił, żebyś to organizował. Przecież chcesz dla niej dobrze, chcesz dla waszej relacji dobrze, chcesz, żeby jej było miło i przyjemnie. Tylko widzisz, jeżeli ty będziesz cały czas tak robił, to po pierwsze dzieje się kilka takich rzeczy. Po pierwsze, podam Ci przykład z cukierkiem, czy z jakimś tam pączkiem, załóżmy, na którym najłatwiej to wyjaśnić. Zobacz, taki przepyszny pączek. Ten pączek jest fajny, jest dobry. Kiedy go zjesz za pierwszym razem, ten pączek jest zajebisty. Za drugim razem też jest super. Za trzecim razem też jest ok, ale to już nie jest to samo. Ale za czwartym, piątym i szóstym razem to już się staje nudne, nie jest to dla Ciebie smaczne i dopada Cię wręcz takie obrzydzenie. I dokładnie jest tak samo z kobietą. Jeśli Ty za pierwszym razem właśnie ją zabierzesz na jakąś super randkę, czy do niej przyjedziesz, czy sprawisz ją jakąś przyjemność, jakąkolwiek, to za pierwszym razem jest to ok. Za drugim razem jest to też ok, za trzecim razem w miarę, ale za czwartym i piątym razem to dla niej jest już takie obrzydzenie, ona dla niej nie jest to fajne i jest to dla niej nudne, poza tym widzi, że Cię po prostu ma w garści i tak dalej, tak? Dodatkowo, jeśli ona nie musi nic od siebie dać, a cały czas od Ciebie coś dostaje, to traci też to jakiekolwiek zainteresowanie z Twojej strony, bo ona widzi, że nie musi nic od siebie dać, nie musi w ogóle, Ty od niej nic nie wymagasz, a i tak jej dajesz. Dlatego to przestaje być automatycznie atrakcyjne dla kobiety, nawet nie dla kobiety, dla ludzi. Zobacz, jeżeli Ty byś coś otrzymał, a nie musiałbyś na to zapracować ciężko, to nie byłoby to dla Ciebie tak samo wartościowe, prawdopodobnie w ogóle by to nie było dla Ciebie wartościowe, niż na coś, na co ciężko pracowałeś, co było, na co musiałeś naprawdę poświęcić wiele swoich nerwów, emocji, powiedzmy czasu, żeby po prostu to zdobyć. To wtedy to szanujesz, wtedy to doceniasz i wtedy tego chcesz jeszcze więcej. I dokładnie tak samo jest z kobietą. Jeżeli ona już Cię po kilku spotkaniach ma i Ty cały czas jej sprawiasz radość i przyjemność i tak dalej, i ona nie musi nic od siebie dać, to dla niej staje się takim nudnym. Nie jesteś dla niej atrakcyjny, nie jesteś dla niej smaczny, nie jesteś dla niej czymś, czego ona chce, czego ona pragnie. Natomiast jeśli ona będzie musiała coś od siebie zainwestować, i to nawet nie chodzi o to, żeby musiała dużo zainwestować, ale jeśli na przykład ona będzie wiedziała, że ona musi Cię zabrać, ona musi Ci postawić Ci lody, ona musi nawet dać Ci ten seks, tak? Ona musi nawet, nie wiem, zrobić Ci coś na drutach, ona musi nawet Cię zabrać do jakiegoś kina, czy coś takiego, po prostu wymagasz od niej jakiejś inwestycji i ona będzie inwestowała w tą relację, to ona również bardziej się będzie po prostu zakochiwać, ponieważ będzie musiała w to inwestować, będzie musiała coś w to włożyć, żeby coś z tego wyjąć. Jeśli będzie musiała coś w to włożyć, to będzie po prostu bardziej to doceniać. Dlatego widzisz, tak ważne jest to, żebyś w relacji z kobietą, kiedy się z nią spotykasz, dłuższy lub krótszy czas, tak naprawdę nieważne, czy jest dłuższy lub krótszy czas, czy jesteście już ze sobą 5 czy 10 lat, zawsze jest ważne to, żebyś od niej czegoś wymagał. Nie
może być tak, że tylko ty od siebie dajesz, a nie, niczego w zamian nie oczekujesz, bo tak jak powiedziałem, nie dość, że ty będziesz ostro wkurwiony, że od siebie dużo dajesz, a nic w zamian nie dostajesz, to ona bardzo szybko straci tobą zainteresowanie, bo ona nie musi nic od siebie dać w tej relacji, bo ona i tak dostaje to, co po prostu chce. I to jest jakby prawda niepodważalna i tak naprawdę nie można za to obarczać winą kobiety. Oczywiście, jakąś tam swoją winę w tym mają, bo mogłyby teoretycznie wyjść z inicjatywą, ale moim zdaniem większa wina jest facetów, ponieważ faceci od niej nie wymagają. Dlaczego, jeśli zabierzesz dziewczynę na obiad, to dlaczego jej nie powiesz, no dobra, to teraz ty stawiasz lody i się uśmiechniesz, tak? Dlaczego tak nie powiesz? Bo co? Bo się boisz? Bo się wstydzisz? Nie bój się, nie wstydź się. Po prostu jej to powiedz. W ten sposób pokażesz, że od niej wymagasz, że ją inwestujesz. Nawet przykładowo, ja robię tak, że powiedzmy, spotykam się z dziewczyną, nie odzywam się do niej następnego dnia, potem rozmawiamy i potem ona ma, powiedzmy, jakieś takie lekkie pretensje, takie uszczypliwe, że się do niej nie odezwałem następnego dnia. A ja jej mówię, no myślałem, że ty się do mnie odezwiesz, tak? I się uśmiecham. Widzisz, wymagam od niej czegoś. Albo jej nawet mówię na spotkaniu, no dobra, słuchaj, ja się do ciebie tak ciągle odzywam, to teraz twoja kolej, żebyś ty do mnie jutro zadzwoniła na dzień dobry. I się uśmiecham, tak? I się patrzę jej w oczy. I co jest z tym złego? Czego ty się boisz? Nie bój się, po prostu jej to powiedz. W ten sposób nawet takie małe rzeczy, kiedy wymagasz od niej takich małych rzeczy, to ona już musi zainwestować. I nawet jeśli ona zainwestuje w ten sposób, że ona do ciebie zadzwoni z rana zamiast ty do niej, to ona już w ten sposób inwestuje. Chce coś od siebie dać. Musi coś od siebie dać, żeby coś dostać. I wtedy bardziej się po prostu zakochuje. Więc musisz to pamiętać, musisz to sobie wziąć pod uwagę i musisz po prostu to stosować. Tak samo jak jeden z moich kursantów. Popełniał właśnie taki błąd, bo rozmawiałem z nim sobie na konsultacji i powiedział on coś takiego, że jeździł do dziewczyny przez bardzo długi czas. A wiem, że bardzo wiele osób tak robi, tak? Że na przykład dziewczyna mieszka w innym mieście czy w innym kraju, a oni bardzo często do niej jeżdżą i tak dalej, tak? I jeżdżą, cały czas do niej jeżdżą, dają od siebie bardzo dużo. To jest mega duża inwestycja, pojechać te 400 km, załóżmy w jedną stronę, wydać na paliwo, jakby nie przespać się, tak? Być zmęczonym i tak dalej i pojechać do dziewczyny. I bardzo często robią ten błąd, że jeżdżą do takiej dziewczyny, dają jej coś od siebie, a nie oczekują niczego w zamian. Nawet jej nie powiedzą, żeby przyjechała ona do niego, tak? Nawet jej nie powiedzą. Dlaczego jej tego nie powiesz? Powiedz jej to. Jeśli ty do niej jeździsz do innego miasta, już byłeś w niej 3 razy, ona jeszcze u ciebie ani razu nie była, to jej powiedz, słuchaj, dobra, już u ciebie byłem 3 razy, jestem zmęczony, w ten weekend ty przyjeżdżasz do mnie. Jeśli ona powie, że nie przyjedzie, to nie, to trudno, to nie przyjeżdżaj i ty. W ten sposób będziesz wyzwanie, wtedy w ten sposób pokażesz, że ty też czegoś wymagasz od niej i żeby ona... Też musi od siebie coś dać, żeby w ogóle coś otrzymać. I zobaczysz, że wtedy efekty będą dużo lepsze, kiedy tak zaczniesz postępować z kobietą.